Cześć i czołem. Wreszcie w zeszłym tygodniu udało się powiesić rekuperator, bo już maszynownia prawie na wykończeniu, w sensie mikrocement jeszcze tutaj będzie lakierowany, ale już mogliśmy powiesić rekuperator. To jest wersja entalpiczna, 400 metrów sześciennych na godzinę. Kawał sprzętu. Montaż jest dość prosty, chociaż to jest ciężkie urządzenie, bo waży 46 kg i to jest wyzwanie. Więc trzeba dwie osoby. Natomiast no, prezentuje się, przyznacie, bardzo fajnie i mam nadzieję, że jeszcze lepiej będzie pracował. Kilka tutaj informacji o nim. Kilka informacji, ponieważ ten model jest kompletny. Tu nie trzeba nic dokupować. Tu jest podłączenie od razu do Wi-Fi. Tutaj jest możliwość zastosowania filtra antysmogowego. Zresztą on jest od razu w komplecie. Co tutaj mamy jeszcze? Tu jest czujnik stężenia dwutlenku węgla, czujnik wilgotności powietrza, wstępna nagrzewnica, płynna regulacja prędkości, wentylatorów w funkcji właśnie stężenia dwutlenku węgla i wilgotności. Jest aplikacja, więc sterujesz sobie, nie podchodząc w ogóle do maszyny. Co tu jeszcze? Prosty montaż. Rozbudowana automatyka, wiadomo, i tak dalej. No i no to mi jeżdżą po ulicy i szlifują piasek. Ciekawe, czy dosypywali. Mamy tutaj stały problem, że oczywiście pojawiają się ubytki w drodze. I ostatnio nawet dosypywali. Dobra, zajrzyjmy sobie tutaj do środka, jak to wygląda. O, zobaczcie, to jest wszystko fajnie pianą wygłuszone, więc to ma być bardzo cichy rekuperator. Jeszcze chwila do podłączenia. Jeszcze trzeba rury rozprowadzać, podłączyć się do czerpni. Tu jest czerpnia, tu będzie wyrzutnia, no bo takie są kierunki. No tutaj i to będzie, myślę, fajnie, chociaż nie wiem, czy to się da na takiej krótkiej drodze zakręcić. Może być ciężko. Dobra, zaraz trzeba kupić kształtki, się przymierzyć. A nie chcę tu iść w tę stronę, bo tutaj ma stać się zbiornik. I właśnie kończymy dobieranie i omawianie najlepszego zbiornika dla mnie przynajmniej. Zobaczycie tutaj, jak przyjedzie, to stanie i to zobaczycie, co to będzie. No, natomiast wykonanie tego rekuperatora w środku jest, uważam, na najwyższym poziomie i jest po prostu konkretna maszyna. Myślę, że będzie cicha, solidna, sztywna. Tu wszędzie jest wygłuszenie, jak widzicie, więc obiecuję to bardzo wysoką jakość produktu, bardzo wysoką jakość pracy. Będę Wam oczywiście opowiadał i raportował, i vlogował, jak ta maszyna będzie się spisywać w pracy. Już się nie mogę doczekać do uruchomienia. Jedną ręką to się ciężko tak jeszcze. Do uruchomienia tej maszyny jeszcze chwila. O, jeszcze tabliczkę znamionową Wam pokażę. Ok, rzut okiem na tabliczkę znamionową. Czy to się ładnie wyostrzy? On już czeka u mnie prawie rok na montaż. Już dawno był kupiony.
ale wszystko z tym montażem się przedłużało z powodu tutaj tej maszynowni, a też firma, która tę podłogę tutaj wykonuje, nie chciała, jakby chciała połączyć wykonanie tej podłogi, dokończenie wszystkiego, zrobienie mikrocementu w maszynowni i kładzenie podłogi drewnianej, bo oni jakby wszystkim się zajmują. Wiadomo, że dla tych kilku metrów tutaj tej podłogi to im się tutaj nie opłacało jakby przyjeżdżać, więc to się wszystko przeciągnęło. Ale jest, także robi się tu gęsto, powiem wam, w tej maszynowni. Ale mam nadzieję, że wszystko się zmieści. Te rury dwie, czyli nawiew i wywiew, będą szły odpowiednio tutaj i tam. Tylko musimy odpalić projekt, bo już nie pamiętamy, co jest nawiewem, a co jest wywiewem. Ale w projekcie to jest oczywiście rozrysowane. Mam kamerę, która niestety nie ma szerokiego kąta, ale tu w narożniku będzie stała pralka i suszarka. Obok stacja do uzdatniania wody, która też nie jest mała, bo mamy złoże, mamy wodę, która ma dużą zawartość żelaza i trochę manganu. I ta stacja została dobrana w taki sposób, żeby sobie radziła z tym wszystkim. To jeszcze będzie lampa UV. Także muszę to wszystko jeszcze wymodzić, wysnuczyć, zamontować. Po tej stronie, tak jak mówiłem, ma stanąć zbiornik. 700 litrów, dwie wężownice. A tutaj za mną rozdzielnica, 2 metry. Właśnie próbuję ją gdzieś wyszukać i namierzyć, jeśli znacie producentów takich obudów. Na razie rozmawiam z emiterem. Próbuję też znaleźć kogoś w Itonie, żeby porozmawiać, żeby taką obudowę dobrać z pełnym wyposażeniem. Oczywiście bez aparatów, bo aparaty sobie osobno też tutaj dobiorę. Właśnie robię projekt tego wszystkiego. No i myślę, że od przyszłego tygodnia, jeśli tutaj już zostaną zakończone prace z tą podłogą, zacznę to wszystko montować. Tu mamy rozdzielacz do mat kapilarnych. Będzie tu ciasno, żeby to wszystko zamontować. Zobaczymy jeszcze od zbiornika automatyka, jaka będzie duża, bo to jest zbiornik z kompletną automatyką. Gdzie ja na to znajdę miejsce. Także jak planujecie, robicie budowę, rysujecie sobie, robicie projekt domu, to pamiętajcie, żeby na tym etapie już przemyśleć, jakie będziecie mieli maszyny i je podobierać, chociaż wstępnie, żeby się potem nie okazało, że wam zabraknie trochę miejsca w maszynowni i trzeba będzie z czegoś rezygnować. Ja na przykład pierwotnie sądziłem, że rekuperator powieszę pod sufitem. Taki był pierwotny plan. Ale jak poszedłem na szkolenie do Easy, to oni oczywiście mają takie rekuperatory poziome, ale dostałem informację, że rekuperator poziomy ma gorsze trochę przepływy niż rekuperator pionowy. Więc stwierdziłem, że nie chcę takiego rozwiązania. Może i w sumie dobrze, bo na suficie też by nie było dużo miejsca, żeby te wszystkie rury poprowadzić. A poza tym, no nie wiem. A jeszcze pod nim jest wyjście na rury od pompy ciepła, która w przyszłości też rzeczywiście stanie. Bo na razie będziemy startowali z ogrzewaniem tylko na grzałkach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale rozwiązanie na samym czystym prądzie, chociaż przez kilka miesięcy, da nam obraz, jaki tak naprawdę jest zapotrzebowanie budynku na ciepło. Będzie to wszystko można dokładnie rozliczyć, policzyć i zobaczyć. I to mnie też strasznie ciekawi a propos naszego domu, żeby wiedzieć, jakie są rzeczywiste zużycia versus wyliczone OZC, czy chociażby informacje ze strony ciepło właściwe.
Bo jak startujesz od razu z pompą ciepła, no to zawsze masz jakiś współczynnik sprawności tej pompy, tak? COP i SCOP. Oczywiście to wszystko można powyliczać, ale to są wszystko przybliżenia. Natomiast jak masz grzałkę, no to masz czyste, po prostu 1:1. Także zobaczymy. A może, jestem też ciekaw, jak będzie się to ciepło rozbierało z tego zbiornika, może będzie ok, jeśli będzie taryfa G12 albo G12W. Zobaczymy. Dlatego to mnie strasznie ciekawi i chcę wystartować na samych grzałkach. Parę osób na YouTubie jest takich, które grzeje dom tylko na grzałkach i to też nie wypada źle. Gdyby nie to, że są maty kapilarne i chcę mieć chłodzenie latem, to same grzałki by wystarczyły, bo wystarczyłoby rzucić panele fotowoltaiczne na dach, a ja jestem w starym systemie i tak naprawdę tą ilość prądu by się wyprodukowało latem, no ale trzeba by tworzyć wodę lodową, także... Jest co prawda pomysł jeszcze, zaraz wam pokażę, żeby tutaj pod garażem rzucić rurę. Tak właśnie próbuję to policzyć, ile tutaj się zmieści. 2 razy 150 myślę, żeby wystarczyło, 2 razy 150 metrów. I pan Piotr Paruszewski taki fajny film popełnił, w którym zaproponował takie rozwiązanie, żeby właśnie taki glikolowy, gruntowy wymiennik ciepła podzielić na dwa ubiegi i żeby one się cały czas przełączały, żeby jeden pracował, a drugi się w tym czasie regenerował. I jeżeli według jego informacji, jeżeli tak jest to skonfigurowane, to taki gruntowy wymiennik na dłużej jakby wystarcza. Może to by wystarczyło na chłodzenie, bo z takiego gruntowego wymiennika, jak czytam po internecie, na takim powiedzmy płytkim poziomie wychodzi temperatura około 16-18 stopni. To jest za nisko do chłodzenia na maty kapilarne. Wystarczy mieć na suficie 20-19, żeby nie być po niżej punktu rosy. Więc gdyby taki gruntowy wymiennik wystarczył, może nie trzeba byłoby korzystać z pompy ciepła. A to jest, jakby nie patrzeć, kilkadziesiąt tysięcy, no minimum te 20 parę tysięcy. Pewnie zaoszczędzone, może mniej. No jak ja sobie sam mogę zamontować pompę ciepła, to tak naprawdę jest to kwestia tylko zakupu tego urządzenia, no ale też trochę armatury, różnych rzeczy. Ale tak czy inaczej, trzeba to policzyć. Także zapraszam, zaglądajcie, zapiszcie sobie, zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie like, jeśli wam się to podoba, bo jak tylko te systemy zaczną ruszać, to ja będę regularnie vlogować, informować, bo lubię różne rzeczy mierzyć, żeby się dowiedzieć, ile wszystko zużywa energii i jak to się spisuje i które rozwiązanie się sprawdza, a które nie. Także zapraszam do oglądania. Jak widzieliście też w poprzednim filmie, może nie każdy do tego trafił, mam tutaj Linktree i w linkach jest też możliwość zakupienia dla mnie kawy, takiej wirtualnej kawy i wsparcia w ten sposób mojego kanału, jeżeli wam się to podoba, co robię, także też serdecznie zapraszam, sobie tam kliknijcie, będzie mi przyjemnie taką wirtualną kawę od was wypić. No, także tu chciałem tylko dwa słowa o tym rekuperatorze, a jak on się zostanie uruchomiony, to będę wam więcej na ten temat mówić, no i też o pozostałych instalacjach. Także raz jeszcze, jeżeli ktoś może polecić jakąś konkretną rozdzielnicę, obudowę do rozdzielnicy, to ja tu potrzebuję 2 metry wysokości, 60 cm szerokości i głębokość 40 lub 60. Także tu będzie co najmniej 100 aparatów, jeszcze 30% wolnego miejsca, także musi być duża rozdzielnica. I jeszcze odbywa się już malowanie. Karolina maluje ściany, na razie gruntem, ponieważ nie nakładamy finalnej farby, gdyż mamy jeszcze na te ściany pomysł i chcemy tutaj coś dołożyć. A konkretnie myślimy o glinie,
I też taka kolejna rzecz, gdybyśmy dzisiaj do tego podchodzili od nowa, to na pewno nie montowalibyśmy karton gipsów, tylko na płytę OSB od razu dawalibyśmy tynk gliniany. No ale już zrobiliśmy te karton gipsy, nie ma sensu tego ściągać. Więc mamy taki plan, żeby na niektóre ściany podokładać tynk gliniany, a tam gdzie się nie da tynku, bo na przykład wymiar nie będzie pasował, także na sufit zastosować farbę glinianą. Ale w tym celu wybieramy się na szkolenie i też na to szkolenie na pewno pojedziemy, więc na pewno będzie film na tym kanale o tym szkoleniu i o tym, co tam się dzieje i czego tam się dowiemy. A na razie sobie tak to malujemy. No i możecie zobaczyć, bo już mamy kawałek, jak wygląda nasza podłoga. I ona nam się strasznie podoba i bardzo się nie mogliśmy doczekać, żeby zobaczyć, jak ona wypadnie. Także wypadła fajnie. A Karolina maluje, ponieważ ja nie umiem, mi to nie wychodzi, a Karolinie to wychodzi bardzo dobrze. A ja tam zawsze daję za grubo farby i mi się potem wszystko odkleja i rozwala i w ogóle bez sensu. Także tak wygląda nasza podłoga. Tutaj w sypialni jeszcze leżą drzwi, bo też chłopaki, którzy robią nam mikrocement, nakładają ten mikrocement na drzwi. Także drzwi będą od środka, jak mamy łazienkę. Pójdziemy sobie do jednej łazienki. To drzwi będą też w mikrocemencie, także po zamknięciu drzwi będą dawały taką jednolitą powierzchnię. Mamy nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać. Na razie tu nie wiemy, widać, bo jest jeszcze oklejone, bo też jeszcze tutaj te prace nie zostały zakończone z mikrocementem. Ale już jesteśmy bardzo, bardzo blisko tego momentu, że tutaj już będzie można montować różne rzeczy, zwozić meble i w końcu zanocować pierwszy raz w naszym domu. Tym bardziej, że obok jest nasza przyczepa i tu możemy zanocować, a tam się jeszcze możemy wykąpać. Mamy jeszcze naszą toaletę, więc możemy z toalety skorzystać też tutaj tej zewnętrznej. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Hej!